Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na początek, to na pewno do krainy muzyki, ale gościem moim nie muzyk, a wręcz przeciwnie, człowiek, który propaguje muzykę, radiowiec. Ktoś powiedział: Wojtek, porozmawiaj z tym facetem, bo on prowadzi swoje radio, czy ma swoje audycje. No i tak zaprosiłem i przyznam się szczerze, że to chyba druga osoba w tym cyklu od wielu lat, która jakoś tam radiowo się udziela. Gościem moim i Państwa Marek Struski. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Zanim zaczniemy w ogóle, bo tak, proszę Państwa, no nie zrobię zbliżenia, ale jest Radio Armagedo, tak? Czy N jeszcze jest? Jest Armagedon. Podejrzewam, że to na pewno nie jest Italo Disco. Nie, zapewniam. Zapewne, tym bardziej widzę, że tutaj koszulka nieprawdopodobnie wyrazista, ale zanim w ogóle zaczniemy o tym radiu i o tych pomysłach, no to muszą paść pytania, które w tym cyklu padają. Bo to jest cykl, który ma archiwizować ludzi pozytywnie zakręconych, a ty niewątpliwie takim jesteś. Czy częstochowianin? Z urodzenia nie, z zamieszkania tak. A gdzie urodzony? Urodziłem się w Myszkowie. W Myszkowie. Tak, mój tata urodził się w Częstochowie. Zaraz po wojnie wyprowadzili się z Częstochowy. Zamieszkali początkowo w Kamienicy Polskiej, potem tata przeprowadził się do Poraja. I tam można powiedzieć, nie tyle, że się urodziłem, ale tam zamieszkałem od urodzenia, w Poraju. I po kilku latach z Poraja przeprowadziliśmy się ponownie do Częstochowy. Zawsze to pytanie drugie pada, czy my mamy wiedzę dotyczącą swoich przodków? Czy ty wiesz, co twoja rodzina robiła, mam na myśli dziadków, pradziadków, z czego mieli chleb? Powiem tak, próbowałem odtworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. Zbyt późno się do tego zabrałem, dlatego że kiedy zacząłem to tworzyć, mój tata zmarł. Mm-hmm. I tą wiedzę uzyskiwałem dopiero od swojej mamy i siostry taty. To spowodowało, że no nie wszystko mi się udało daleko dotrzeć. Dotarłem do pradziadka, mm-hmm, Jana Struskiego, który miał, na przykład to mogę powiedzieć, bo miał brata, Stanisława, który znów miał syna Janusza, który był księdzem, a ten ksiądz Janusz Struski zasłynął między innymi z tego, że walczył o parafię świętego Kazimierza na tysiącleciu. Proszę. Tak, te 21 dni blokady budynku, no, to jest właśnie Janusz Struski, czyli brat stryjeczny mojego dziadka. Mhm. Natomiast tak naprawdę tutaj drzewo dopiero się zaczyna od mojego dziadka Edwarda, czyli syna Jana, mm-hmm, który urodzony jeszcze w poprzednim wieku, służył w Legionach Piłsudskiego, brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, no i po tym okresie wstąpił w szeregi Policji Państwowej. I proszę Państwa, chcę pokazać, jak należy być przygotowanym, przychodząc do programu. Oczywiście to jest żart, proszę się nie stresować. Marek przyniósł książkę Ocalić od zapomnienia, gdzie, nie wiem czy znajdę, ale jakbyś, Marku, mógł znaleźć. Tu jest zaznaczone. Mhm. I proszę bardzo, Edward Struski, dam radę tutaj, może jakoś złapię, to jest dziadek, no i cóż, przodownik, tak. Policjant powiatu łęczyńskiego, ukończył trzeci kurs dla posterunkowych, od 31 roku komendant posterunku w Witonii, a od 31 komendant posterunku w Topoli.
No i proszę Państwa, odznaka sportowa oraz odznakę strzelecką zmarł w 1969 roku. No piękna historia, że masz w ogóle, wiesz. Dobrze, jestem pod wrażeniem. Radio Armageddon, to jest... Tak, to jest to. Tak, w ubiegłym roku, w ogóle byłem, w ogóle muzyka jest moją pasją, od dziecka. Aha. Ja zawsze identyfikuję się z muzyką. Dość wcześnie zacząłem słuchać muzyki innej niż moi rówieśnicy, bo interesowała mnie muzyka dużo cięższa niż innych, czyli taka, wtedy na przykład zespół Udy był Kiss, zespół Pink Floyd, zespoły Skorpionsi, czy Judas Priest, a więc Black Sabbath, a więc to była muzyka, którą można powiedzieć zacząłem wchłaniać od dziecka. I z tą muzyką najbardziej identyfikuję i ona jest dla mnie najważniejsza i po prostu najbardziej ją lubię, co nie znaczy, że tylko tą muzykę słucham, bo słucham muzyki każdej. Również słucham jazzu, słucham muzyki klasycznej. A więc natomiast każdej. Radio Armageddon jest poświęcone tylko i wyłącznie temu stylowi. Tak, muzyce, generalnie muzyce. Black metal, heavy metal. Tak, tak, metalowej, generalnie metalowej. Ogólnie. Tak, dlatego że Radio Armageddon jest radiem internetowym. Powstało w ubiegłym roku, w styczniu. Pierwsze audycje pojawiły się w kwietniu, czyli teraz będzie rok, jak radio istnieje. Proszę. Ja swoją audycję pierwszą nadałem 23 kwietnia 2023 i od tej pory sukcesywnie w każdą niedzielę o 19 jestem ze słuchaczami i prowadzę audycję. Pięknie. Czyli rozumiem, że jeżeli w najbliższą niedzielę nie będę miał co robić i w wyszukiwarce Google wpiszę Radio Armageddon, to mi wyskoczy to radio. Muszę jakąś apkę ściągać, żeby odsłuchać? Tak, znaczy generalnie adres, linki, bo to są dokładnie linki radiowe związane z możliwością odsłuchania tego radia, bo radio działa cały czas 24 na dobę, z tym, że audycje są cykliczne, czyli takie, gdzie pojawiają się prezenterzy i prowadzą swoje radio. Czyli tam się możemy usłyszeć tak, wtedy. Tak, tak. Audycja ma ile trwa? Ponad 2 godziny. 2 godziny. Tak, dlatego że mam początek zaokreślony godzina 19, natomiast nie mam określonego zakończenia. Czyli tak, na ile stworzę sobie, przygotuję sobie materiał, tak mam muzykę. A super. Prezentuję. No ale co, prowadzisz i widzisz, że więcej słuchających, że monitorujesz to, czy tak, nie? Tak, znaczy różnie jest. Powiem, to są takie fale. Raz jest więcej, raz jest mniej. Nie. Znaczy, generalnie radio nie jest nastawione na jakąś taką masowy odsłuch. Reklam tam nie usłyszymy. Nie, nie. Poza reklamami imprez, które odbywają się i które są pod patronatem Radia Armageddon. Aha. To wtedy mówimy na temat koncertów, występów, które się tam odbywają. Znaczy, no, ludzie, pasje miasto. Radio to pasja. Natomiast ja bym chciał zapytać, z czego na co dzień Marek Struski ma chleb? A czyli tak, może zacznę od tego, że zacząłem pracować dużo, dość wcześniej, bo po skończeniu szkoły podstawowej uczęszczałem do szkoły zawodowej. Tą szkołę zawodową, już wtedy dostawałem swoje pieniążki, bo tak się dzieje, że w szkołach zawodowych było, praktyki, ta, tak praktyki dalej. były te swoje pieniążki, także miałem swoje kieszonkowe. Później skończyłem technikum. A po skończeniu technikum, no, musiałem iść do służby, czyli, ale wybrałem niebieski mundur, czyli poszedłem do policji. Wtedy, tak, tak. Wtedy jeszcze była milicja, później policja. W 91 roku skończyłem wyższą szkołę policji w Szczytnie i zacząłem pracować jako policjant prewencji. Po kilku latach, mówiąc tak dokładnie, zauważono mnie i zaproponowano, żebym przeszedł do ruchu drogowego, Wydziału Ruchu Drogowego, co było oczywiście od samego początku moim marzeniem. Ale jeżeli byśmy tak spojrzeli na tą hierarchię, to drogówka wyżej w
hierarchii policji. Nie, tutaj nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o... Niektórzy mówią, że służba kryminalna jest wyżej w hierarchii niż służba mundurowa, taka wizualnie widoczna, tak? Natomiast ja z racji tego, że wywodzę się ze środowiska samochodziarzy, czyli mój ojciec był kierowcą, potem był instruktorem nauki jazdy, mój wujek był instruktorem, był egzaminatorem, a więc cały czas to było związane z motoryzacją i z przepisami ruchu drogowego. I to mnie jakby najbardziej fascynowało. I wówczas kształciłem się, oprócz tego, że pracowałem, to również kształciłem się, rozwijałem swoją wiedzę w tym zakresie, uzyskując na przykład uprawnienia instruktorskie. Zostałem instruktorem. No ale to rozumiem, że jak mnie złapiesz na przekroczeniu podwójnej ciągłej, to mnie puścisz, tak? Ale ja już nie pracuję. Już nie pracuję, dlatego że od kilku lat jestem na emeryturze. No bo wypracowałem swoje. Mundurowcy mają, mieli krócej. No czy ja nie miałem tak krótko, bo pracowałem prawie 30 lat w mundurze. Także to nie było tak mało. Aha, czyli rozumiem, że teraz masz czas na pielęgnowanie swoich pasji, masz pieniążki, żeby sobie żyć i po prostu święty spokój. No nie tak do końca, dlatego że odchodząc na emeryturę stwierdziłem, że zbyt dużo jeszcze jest we mnie energii i chęci pracy. I wykorzystałem propozycję pracy na uczelni naszej częstochowskiej, czyli na Politechnice Częstochowskiej, gdzie zaproponowano mi pracę jako specjalista do spraw bezpieczeństwa. A już powiem, dlaczego tak się to stało. To był rok 2016, kiedy mi to zaproponowano. Natomiast w 2015 na uczelni bydgoskiej doszło do tragedii podczas inauguracji roku akademickiego. Tak, pamiętam, co to właśnie. Tak. I wtedy ktoś doszedł do wniosku, że... Przydałby się taki człowiek, który by... Tak, tym się zajmował, żeby panował nad uczelnią w zakresie bezpieczeństwa, a przede wszystkim właściwie nadzorował wszelkiego rodzaju imprezy, które są organizowane przez uczelnię. I dlatego ja się tam znalazłem. Czyli z jednej strony odchodząc, dostałem tą propozycję z tej racji, żeby... Czyli jeszcze czynny zawodowo jesteś, tylko w trochę innej formie. Tak, tak. Z tym, że cały czas znów związany z muzyką, dlatego że ta praca, którą teraz wykonuję, ma bardzo dużo wspólnego z muzyką, bo między innymi jednym z elementów mojej pracy jest zorganizowanie juwenaliów częstochowskich, czyli znów muzyka i blisko sceny wykonawców, którzy występują. Bezpieczeństwo, no to wiadomo, we krwi 30 lat służby robi swoje, jakby nie patrzeć. Miłość do muzyki i radio. No od roku, ale jest. Czy są jeszcze jakieś inne pasje? Tak. Tak? Tak. Poważnie? Tak. Ale jest czas na nie w ogóle? Bo to tak, znaczy łączę tą pasję, którą mam, bo to nazywam pasją, to jest terrorystyka. Czyli od ponad prawie 30 lat zajmuję się terrorystyką, czyli zaczęło się od tak zwanych popularnych rybek w akwarium w domu, a potem spotkanie się po raz pierwszy ze zwierzętami egzotycznymi w terrariach. I to mnie tak pochłonęło, tak wchłonęło. Nie, no proszę cię, ale nie mów, tu masz węże, jaszczurki i tak dalej, tak? Tak, w domu, w mieszkaniu. Hodujesz? Tak, hoduję, rozmnażam. Sprzedajesz? Jeżeli mam nadmiar, tak. Co sprzedaję wtedy? Oddaję do sklepów czy na giełdach zoologicznych. A więc no... Poważnie? Naprawdę. No to powiedz mi, co tam w tych akwariach masz? Teraz obecnie mam jeden gatunek węża, bo tylko ten jeden mi został, bo ograniczyłem ilość węży, jeżeli chodzi o teraria, dlatego że węże wymagają dość dużych, obszernych pojemników, a te, które mam, to są lampropertisy, tak zwane węże mleczne, czy węże królewskie, bo też tak są określane, czyli takie biało-czerwono-czarne, które często są pokazywane w filmach jako jadowite, a w rzeczywistości to są węże niegroźne dla ludzi. Natomiast groźne są dla węży jadowitych, bo między innymi te węże w naturze żywią się wężami jadowitymi, takimi jak na przykład grzechotniki. Poważnie? Tak. Ale to znaczy, że ich jad dla nas nie jest... Nie, węże, te, które ja hoduję, nie są w ogóle jadowite. To są dusiciele, typowy dusiciel. A więc technika jego polowania polega na tym, potrafi złapać grzechotnika w taki sposób, że tamten go nie ugryzie, a przy okazji go jeszcze udusi.
Poza wężami jest jeszcze Mam jeszcze jaszczurki. Aktualnie mam tak zwane, to są nazwa łacińska, Gastropolis prasina. To są zielone jaszczurki, popularnie nazywane waranami zielonymi dla ubogich, dlatego że są dużo tańsze, a nie mniej urokliwe, jeżeli chodzi o wygląd. Mam również dwa gatunki waranów, tylko że to też są takie gatunki waranów, bo to jeden to jest gileni, drugi jest primordidus, które są waranami tak zwanymi najmniejszymi, jakie istnieją w naturze. Ich długość z ogonem nie przekracza 40 cm. A więc to są dość malutkie warany, jeżeli chodzi w porównaniu na przykład z waranami komodo, które są nazywane smokami. Ja nigdy nie miałem zamiłowania do terrarystyki. Wręcz przeciwnie, wręcz znaczy w drugą stronę. Natomiast ja bym się chciał zapytać, bo jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam, która ma taką pasję. Czy to jest tak, że te zwierzęta żyją w tych swoich akwariach? I ty masz z nimi jakiś kontakt, komunikat, znaczy, na zasadzie, że nie wiem, one na przykład biegają po domu, czy przychodzą i się witają z tobą, czy nie? Nie ma takiej możliwości. Oczywiście spotykam ludzi, którzy hodując gady, dopuszczają do takiej sytuacji, że one gdzieś wolno poruszają się po mieszkaniu. Między innymi to są najczęściej legwany zielone lub agamy, bo to są takie gatunki, które z jednej strony przyzwyczajają się do swoich opiekunów, z drugiej strony nie są zbyt takie agresywne, inwazyjne, a więc mogą się poruszać. Natomiast ja wychodzę z założenia, że terrarium jest miejscem bezpiecznym, takim azylem dla takiego zwierzęcia. Po drugie, mam również kota. I kot mógłby być po prostu dla nich niebezpieczny. Tak, mógłby być dla nich niebezpieczny. Zresztą ten kot, którego obecnie mamy, jest dość taki ciekawski i każdy ruch terraria zauważa i często tak stojąc przy szybie obserwuje, co te zwierzęta robią. Tak. Przy wężach tego nie ma, bo węże zazwyczaj są nieaktywne w ciągu dnia, a więc dopiero się po zgaszeniu światła dopiero zaczynają się poruszać, wędrują po terrariach. Natomiast jaszczurki jak najbardziej są aktywne w ciągu dnia, więc to one wędrując zwracają uwagę kota. Czy to jest drogie hobby? Tak. No bo wiadomo, to po... Przede wszystkim drogie jest w utrzymaniu, z racji tego, że energia elektryczna, którą się używa, tak wymaga. Był taki czas, gdy w swojej hodowli miałem mniejszą ilość terrariów, przy mniejszej ilości źródeł światła to było taniej. W chwili obecnej używam takich żarówek, które są raz, że są energochłonne, czyli dość dużo pobierają tej energii. A po drugie, no, potrzebne jest również ciepło, a więc to się wszystko wiąże, tym bardziej, że czas oświetlenia terrariów, nagrzewania to jest około 12 godzin dziennie. Przy założeniu, że mam ponad 10 takich zbiorników, to wiadomo, ten prąd kosztuje. No ale oprócz prądu to również jest karma, czyli to, czym się karmi zwierzęta. To też kosztuje, bo więc wiadomo, świerszcze, mączniaki czy inne owady, które się nimi karmi, no, ale to również wymagają. Wiesz, skoro masz z tego fan, no bo musisz mieć 30 lat, to jest przecież szmat czasu, no ale to co, to czasami sobie siadasz i patrzysz na nie i mówisz, o moje dziubdziusie tutaj takie piękne. Może nie określam je dziubdziusiami, ale na pewno fascynuje mnie to, że mogę przy nich pracować, że mogę im upiększać to, co się znajduje w środku, mogę im poprawiać warunki życia. No samo sprzątanie, karmienie, pielęgnacja. Był taki moment, kiedy jeszcze na początku swojej kariery terrarystycznej miałem pytona królewskiego, który doznał zapalenia płuc. Wiadomo, że okazało się, że to wymaga leczenia. Musiałem mu dawać zastrzyki, czyli dostałem od weterynarza antybiotyki i codziennie... I co, i uratowałaś? Tak, oczywiście. Gotujesz? Bardzo rzadko. Jeżeli chodzi o to, to generalnie, tak jak ma większość osób, rosół, pomidorowa. No i oczywiście, jeżeli chodzi o takie dania, no to omlet, naleśniki, takie rzeczy to zrobię. To zrobisz. A jeżeli bym cię miał ugościć, to co na talerzu? Mięso. Mięcho. Tak, jestem mięsożerny, tak. Ja to mówię. Niestety, Radio Armagedon. Jak to się mówi, nie mieliby ze mnie pożytku.
To jesteśmy po jednych pieniądzach, o tyle powiem, bo ja też jestem bardzo. Chociaż w rodzinie pełno wegetarian, ale ja jednak. Dobrze, muzykę mamy załatwioną, bo rozmawialiśmy o tym, że to mocne grania. Film, był jakiś film, który cię tak poruszył, że pamiętasz go do tej pory i który mógłbyś mi polecić? Znaczy tak, generalnie film, uwielbiam film, film polski, no. Film lat 50., 60., 70., to jest dla mnie, to są najlepsze filmy, które uwielbiam oglądać. Ja ich mogę oglądać po kilkanaście razy i nigdy mi się nie nudzą. Natomiast filmem, który tak naprawdę wywarł na mnie największe wrażenie, który pamiętam do tej pory, oczywiście film z racji tego, co się stało później, to był film, który oglądałem na początku lat 80., to chyba był 81, 80, 82, nie pamiętam. To był film science fiction, Obcy, ósmy pasażer Nostromo. To był tak film, że ten film przede wszystkim dla mnie odbił takie wrażenie, że do tej pory go jakby wskazuje na jeden z najstraszniejszych filmów w mojej karierze oglądania filmu. Dlatego, że nie widząc tego potwora, ja się cały czas bałem. Tak, to ja miałem to samo. No. Książka, literatura, była jakaś książka? Znaczy, powiem szczerze, że mało książek czytam. Ale znaczy przede wszystkim z racji wady wzroku, ja mam problem z czytaniem. Po prostu moje oczy się męczą. I kiedy czytam, muszę zdjąć, zdejmuję okulary, a oczy po prostu mi wariują. Mam taką wadę, że no niestety nie sprzyja to czytaniu książek. Chociaż powiem szczerze, że ostatnio przeczytałem całą, tylko to nie jest oczywiście żart, Dzieci z bólem. Aha. Ale to z racji innej, związanej z dzieckiem, ale przeczytałem mu całą. To dokładnie 2 miesiące temu. Ja ci powiem, że mając 54 lata, czasami biorę sobie Muminki z półki i czytam Jesień Muminków albo Lato Muminków i mam z tego tak nieprawdopodobny fan. To nie ma się co wiesz. Znaczy, był taki czas, że czytałem tak zwane tygryski, czyli te książki takie z tematyki wojennej, bo też miałem, jak to się mówi, zajawkę na temat w ogóle wojny historii. I historii związanej z wojną. Miałem też również czas i wtedy kupowałem te książki, czytałem je, to były te książki tak zwane horrory, czyli Stephena Kinga i innych, które wtedy na początku lat 90. były wydawane i były dość popularne. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Znaczy, mimo tego, że się nie urodziłem w tym mieście, ale mieszkasz obecnie. Ale się identyfikuję. Ja gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek, z kimkolwiek się spotykam, od samego początku zawsze mówię, że jestem częstochowianinem, kocham to miasto i jak tylko mogę, propaguję to miasto. Nawet kiedy prowadzę radio Armagedon, to staram się na siłę szukać zespołów z Częstochowy, żeby one zaistniały w tym moim radio. Po to, żeby... I podkreślam to, ja to mówię, to jest tak zwany patriotyzm lokalny, ale jest on w moim sercu, tak? Bo tak po prostu traktuję Częstochowę. Super. Dobrze, proszę Państwa, gościem moim i Państwa... A jakiego ty się stopnia dosłużyłeś po tych 30? Podinspektora, czyli majora. Majora, no. Proszę Państwa, podinspektor, czyli major w stanie spoczynku Polskiej Policji Państwowej, tak? Można teraz. Tak? No, swego czasu prewencja, potem drogówka. Obecnie, jakbyście chcieli Marka spotkać, to można go na Politechnice Częstochowskiej, jak biega i zabezpiecza wszystkie pomieszczenia. To oczywiście żart, ale specjalista od spraw bezpieczeństwa. No i przede wszystkim twórca radia internetowego Armagedon. Jeżeli ktoś z Państwa lubi mocne, ciężkie brzmienia i chciałby posłuchać, co Marek puszcza, to Radio Armagedon w każdą niedzielę startuje o 19, a o której skończy to nie wiadomo, czasami, no ale 2 godziny bite na pewno. No i największa pasja, o której zupełnie nie wiedziałem, no to terrorystyka, czyli węże, jaszczurki i temu podobne inne gady. No i co? Miłośnik dzieci z Bullerbyn. To tak oczywiście żarty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Czego życzyć tak na koniec? Przede wszystkim szczęścia, bo uważam, że szczęście jest najważniejsze. Kiedyś usłyszałem taką anegdotę, że ci na Titaniku byli zdrowi i bogaci. Tak.
tak, nie mieli szczęścia. Nie mieli szczęścia. Dobrze, i cały czas tego się trzyma. No, bardzo dziękuję i machamy do tej kamery. Trzymajcie się, ludziska. Pozdrawiamy was. Pa, pa. Pa, pa, pa. No i oczywiście szczęścia ci życzę. Dziękuję. Pa.